ciągu ostatnich kilkunastu tygodni Center for Anglo-American Legal Tradition Uniwersytetu Łódzkiego regularnie co wtorek prezentowało na stronach internetowych Wydziału Prawa i Administracji artykuły, które przybliżały specyfikę amerykańskich wyborów prezydenckich. Omawiały ich historię, najważniejsze tematy toczące się aktualnie kampanii politycznej, ale także komentowaliśmy kwestie dotyczące tego, jak mogą wyglądać tygodnie po 5 listopada 2024 roku. I wprawdzie nasza seria nosząca tytuł Konwo 24 zakończyła się już, to jednak postanowiliśmy wspólnie, że na koniec kampanii prezydenckiej dołożymy jeszcze jedną cegiełkę do naszych komentarzy. Postanowiliśmy wspólnie porozmawiać i postarać się podsumować ostatnie miesiące w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim z perspektywy prawnej i ustrojowej. Witają zatem Państwa. Jakub Stępień. Mateusz Piętkowski. Łukasz Korporowicz. Truizmem byłoby mówić, że każde wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych są szczególne. Ale wydaje mi się, że starcie, które obserwowaliśmy w ciągu ostatnich miesięcy pomiędzy Kamalą Harris i Donaldem Trumpem, faktycznie nosi znamiona szczególnego starcia politycznego. W ciągu ostatnich miesięcy mogliśmy obserwować nieoczekiwane zwroty akcji, zmiany kandydatury, euforię demokratów, Elona Muska, który zaangażował się w poparcie dla Donalda Trumpa, wreszcie dwie próby zamachu na kandydata republikanów. Jak oceniacie te wydarzenia i czy zgadzacie się ze stwierdzeniem, że ta kampania była inna niż wcześniejsza? Kuba? Ja to oceniam z punktu widzenia mediów społecznościowych. Ja śledziłem tę kampanię, to co się działo, szczególnie na X-ie. I na X-ie to miało dwa wymiary. Jeden to miał rzeczywiście ten wymiar niebagatelnej ingerencji Elona Muska w wybory, w kampanię informacyjną, w zasypywanie X-a, dawnego Twittera, różnego typu materiałami, no prawie że propagandowymi, bo z takim jasnym przekazem, na kogo Amerykanie powinni głosować, a na kogo głosować nie powinni. I jednocześnie reakcje tej części, którą można określić nie jako zwolennicy demokratów, ale jako przeciwnicy Donalda Trumpa. I ta reakcja była bardzo różna. Od reakcji dramatycznych, taka amplituda tych zmian, tych reakcji była gigantyczna, bo od reakcji dramatycznych po pierwszej debacie z Joe Bidenem, przez euforyczną, gdy Joe Biden zrezygnował, po znowu pewne niemalże apokaliptyczne wizje, kiedy wydawało się, przynajmniej taka była opinia, że już są wybory wygrane przez Donalda Trumpa, kiedy uniknął on zamachu na swoje życie i powstało to zdjęcie, które zostało okrzyknięte wtedy najważniejszym zdjęciem XXI wieku. Aż do tej sytuacji, która jest teraz, czyli tak naprawdę wielkiej niewiadomej, pewnego rodzaju mobilizacji. Są najróżniejszego rodzaju akcje w sieci, które mają pobudzać Amerykanów do głosowania i do głosowania na konkretną osobę. Ostatnio zaangażowała się nawet, jeśli chodzi o głosowanie, Mariah Carey ze swoją piosenką All I Want For Christmas Is You, która właśnie wzięła udział w kampanii promocyjnej. Sam fakt głosowania, więc no, ta kampania na ostatniej prostej, ona jest bardzo telewizyjna, bardzo widowiskowa i bardzo niepewna, bo ja dalej się nie podejmuję stwierdzenia, kto może wygrać te wybory. Mateusz? Tak, oczywiście ja się zgadzam, że wymiar medialny no jest tutaj niezwykle spektakularny. Faktycznie widzimy tutaj w pewnym sensie taki dualizm. Z jednej strony mamy te media bardziej demokratyczne, czyli CNN, CNBC, ABC, które jakby starają się trochę pobudzić właśnie, o czym tu wspomniałeś, czyli pobudzić to, tą kwestię elektoratu. Z drugiej strony właśnie mamy internet, bo oczywiście X, Elon Musk, ale także Donald Trump ostatnio wystąpił u Joe Rogana. Joe Rogan, bardzo popularna osoba wśród tych tak zwanych independents, czyli tych niezrzeszonych. O nich się tak naprawdę tutaj też toczy walka i faktycznie teraz jest tak, bo ja z kolei patrzę na te wybory bardziej z perspektywy sondażowej i zawsze z tymi sondażami
może nie zawsze, ale od 2016 roku, kiedy faktycznie miałem okazję obserwować te wybory na żywo, bo akurat tak się złożyło, przez 2020 rok i 2024. I ta wojna sondażowa jest dość niesamowita. Zawsze patrząc z perspektywy historycznej, te sondaże jednak myliły się na niekorzyść Donalda Trumpa. Czyli to nam każe patrzeć na dzisiejsze statystyki, jakie się pojawiają, na dzisiejsze informacje z taką rezerwą, że być może tam, gdzie Donald Trump jest trochę niżej, to w istocie jest remis, a tam, gdzie jest remis, to w istocie Donald Trump ma kilka punktów. To jest oczywiście zagadkowe, bo mieliśmy jeszcze 2022 rok, gdzie znowu pulsterzy się pomylili. Tym razem po raz pierwszy trochę na niekorzyść demokratów. Wydawało się, że republikanie zdecydowanie wygrają, ale tak nie było. Natomiast w tym momencie, jakim właśnie jesteśmy, to podnosi się, że nie możemy brać pod uwagę 2020 roku, bo chociażby nie ma COVID-a i nie możemy oceniać na podstawie tego tak zwanego early voting, czyli tego wczesnego głosowania i tych balotów pocztowych, czyli głosowania korespondencyjnego. Nie możemy oceniać jeszcze, jak ten wynik będzie przebiegał, aczkolwiek powiem szczerze, że dane dla demokratów póki co są kiepskie, bo w niektórych stanach, tak na przykład jak w Nevadzie, gdzie w Nevadzie 90% głosów będzie oddany przed tym EV, przed tym dniem wyborczym, no to póki co faktycznie demokraci, stąd właśnie Maria Carey, Beyoncé i celebryci nawołujący do głosowania, bo widać jakiś duży problem z mobilizacją po stronie demokratycznej. I to jest, wydaje mi się, jeden z takich no, języczków uwagi, jeśli chodzi o Kamalę Harris na ostatniej prostej. Maksymalnie pobudzić swoją bazę, tymczasem z pobudzeniem tej bazy jest, bym powiedział, różnie. Na tyle różnie, że pojawiają się sondaże, co jest dość szokujące, które twierdzą, że stan Virginia jest w zasięgu Trumpa, gdzie tak naprawdę jego strata wynosi 2-3, a nawet są sondaże, które już w tym momencie pokazują remis. To był stan, w który Joe Biden wygrał zdecydowanie. To też nam pokazuje, jakby jaki jest obraz w tym momencie wyścigu. Natomiast ja powiem szczerze, taką mam osobistą refleksję, że ja trochę boję się tego, co będzie po tych wyborach, bo któraś ze stron przegra i ja nie widzę po żadnej ze stron możliwości zaakceptowania porażki. To jest wręcz bym powiedział przerażające trochę, bo każda ze stron będzie tak rozsierdzona tym, że nie udało się wprowadzić swojego człowieka do Białego Domu, że trudno mi powiedzieć, jakie mogą być konsekwencje. Ta polaryzacja jest niesamowita. Chociażby w tym tygodniu mieliśmy te dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, ten wiec, właściwie to była, bym powiedział, taka konwencja republikanów w Madison Square Garden. Moim zdaniem pierwszy błąd Trumpa w tych wyborach, generalnie on, jeśli chodzi o ilość gaf, był wyjątkowo w tym okresie jakby stonowany, natomiast nie do końca ludzie, którzy z nim uczestniczyli, to zachowali się, no i właśnie te uwagi względem Puerto Rico ciekawa kwestia, bo to nie jest stan, ale Portorykanie jako obywatele amerykańscy mogą głosować w innych stanach i to jakby wydawało mi się, no tak, teraz ta kwestia Puerto Rico będzie przez Kamalę Harris właśnie tym, czego potrzebuje do zmobilizowania swojej bazy. No ale powiem szczerze, że Donald Trump ma w tej kampanii dużo szczęścia, bo z pomocą przyszedł mu Joe Biden, który wczoraj w nocy no, wygłosił, trudno powiedzieć, wydaje się, że przejęzyczenie, ale jednak chyba poszło w eter, no sygnał, gdzie stwierdził, że po prostu his supporters are garbage, tak, i w pewnym sensie, że no, określił w sposób dość dyplomatycznie ujmując negatywny wyborców Trumpa, co z kolei rozsierdziło właśnie ruch MAGA i tak naprawdę wyrównało chyba te tak zwane październikowe niespodzianki, co sprawia, że ten wyścig jest strasznie zacięty. Ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ja jestem trochę przerażony, bo ja nie widzę po żadnej ze stron gotowości tego, że którakolwiek ze stron powie, dobrze, taki jest wynik głosowania, tak zdecydował naród, uznajemy to. Zupełnie tego nie widzę.
Znaczy, o kwestiach tego, co nas jeszcze czeka, będziemy rozmawiali w dalszej części tej naszej rozmowy, ale faktycznie to, co powiedziałeś, czyli kwestie związane z gigantycznym spolaryzowaniem społeczeństwa amerykańskiego czy amerykańskiej sceny politycznej, to jest na pewno taki element, który w te wybory i no nie tylko te wybory, ale chyba w ogóle kilka ostatnich lat amerykańskiej polityki bardzo mocno odróżnia od doświadczeń polityki amerykańskiej ostatnich kilkudziesięciu lat. Bo może nie posunąłbym się tak daleko, żeby powiedzieć, że tego rodzaju sytuacje nie zdarzały się, bo jeżeli byśmy spojrzeli sobie na XIX-wieczną historię Stanów Zjednoczonych, faktycznie polaryzacja społeczeństwa w obszarze niektórych tematów być może była porównywalna do tej, którą obserwujemy dzisiaj. Natomiast ja mam pewne obiekcje, czy faktycznie Donald Trump zachowywał się w czasie tej kampanii w taki sposób ułagodzony. No jednak kilka wypowiedzi jego jak zwykle dolało oliwy do ognia. Natomiast mówiłeś o tym spotkaniu wyborczym w Madison Square Garden, natomiast warto również jeszcze powiedzieć, że dzisiejszej nocy z naszego punktu widzenia, to może tylko podpowiem, bo nagrywamy to naszą rozmowę w środę 30 października, więc w nocy czasu polskiego odbyło się z kolei spotkanie, też forma wiecu, którą Kamala Harris zorganizowała w Waszyngtonie, w miejscu, w którym przemawiał Donald Trump 6 stycznia 2021 roku i z którego następnie rozpoczął się szturm na Kapitol. Oczywiście nie ma wątpliwości, że jest to symboliczne miejsce w tym momencie i przekaz, który padł o tym, że Kamala Harris chce być prezydentem wszystkich Amerykanów, był ważny. I oczywiście przychylne Kamali Harris media będą podkreślały w tym momencie, jak dużo osób zgromadziło się tam. Takie informacje, które dzisiaj jeszcze rano widziałem, no, mówiły o tym, że nawet być może w tym wiecu, może nie w samym miejscu, ale w Waszyngtonie z różnych miejsc ten wiec obserwowało nawet 70 tysięcy ludzi. Aż trochę nie wydaje mi się możliwe, żeby to była aż taka liczba. Natomiast gdyby nawet to była taka liczba, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że jesteśmy w centrum Waszyngtonu, w Stanach, obok Stanów, które są wyjątkowo skłonne popierać partię demokratyczną, więc zebranie takiej grupy osób nie było, wydaje mi się, aż tak trudne. Natomiast z drugiej strony został tydzień do wyborów, a Kamala Harris organizuje spotkanie w miejscu, które pod względem wyborczym jest dla niej zasadniczo bezpieczne. W związku z tym to też moim zdaniem pokazuje pewne, nie chcę powiedzieć, czy błędy, ale nie jestem pewien, czy było to w 100% przemyślane, że to akurat teraz takie spotkanie powinno się tam odbyć. I zestawienie tych dwóch spotkań z wyborcami, to co mówiłeś, rzeczywiście Kamala Harris organizuje, no może nie w mateczniku, ale właśnie w takiej bańce, która jest, jakby pokazuje, że jest zjednoczone to środowisko demokratów, no ale to swoją drogą, że właśnie w żaden sposób jakby te ruchy republikańskie czy pro-trumpowskie się tam nie mogły przebić. A z drugiej strony Donald Trump no pokazuje w pewien sposób, że średnio się przejmuje wszelkimi konwencjami i organizuje swoje spotkanie w stanie, który jest, czy w miejscu, bo w Nowym Jorku, które jest tradycyjnie demokratyczne, czyli na teoretycznie wrogim sobie terenie. I oczywiście ja w ogóle byłem dosyć mocno zaskoczony, że te słowa Tonego Hinchcliffe'a, bo to jest ten komik, który wypowiedział się bardzo negatywnie o Puerto Rico, że one z tych wszystkich fragmentów jego wypowiedzi, bo on mówił bardzo różne rzeczy na bardzo różne tematy, wspominał o wojnie Rosji z Ukrainą i o tym, że, cytuję, kogo to obchodzi, pieniądze powinny zostać w Stanach Zjednoczonych. Wspominał też o sytuacji na Bliskim Wschodzie i akurat to chwyciło. To też pokazuje w pewien sposób priorytety polityki i debaty politycznej w Stanach Zjednoczonych obecnie. No i powiem szczerze, że myślałem, że to jest właśnie coś, co niespodziewanie zmieni ten dyskurs, bo zaraz następnego dnia po tym
po tej wypowiedzi, nawet przedstawiciele sztabu Trumpa zaczynali się tam delikatnie odcinać, czy niedelikatnie odcinać się od tych słów. No a tutaj jakby to też jest pewien symptom tego, że ta informacja żyje sobie te 36-72 godziny i potem wpada do tego nurtu informacyjnego i to gdzieś powoli topnieje zainteresowanie i chyba ten dyskurs przesuwa się na tą wypowiedź Joe Bidena, nieszczęsną, która się pojawiła w kontekście wyborców Donalda Trumpa. No i teraz pytanie, czy do przyszłego wtorku wydarzy się jeszcze coś, co może na tyle rozgrzać tę kampanię, żeby mieć taki może niedecydujący wpływ, ale rzeczywiście może mieć wpływ na zmianę określonego postępowania, określonych grup społecznych, tak? Nie wiem, ale już różne rzeczy się działy w tej kampanii, co do których miały się nie wydarzyć, a się wydarzyły. To może jak już powiedziałeś o tym, że wiele było takich informacji i kwestii, które wpadały w ten kanał medialny, który po kilkunastu godzinach i wypadały z niego, to skojarzyło mi się to z zagadnieniem, które przez wielu analityków było w ogóle postrzegane jako prawdopodobnie najważniejsze zagadnienie, które będzie towarzyszyło kandydatom na prezydenta w tym roku, czyli kwestia imigracji. Faktycznie temat imigracji, to doskonale wiemy, był szczególnie przez republikanów. Chociaż ja nie będę ukrywał i to mówiłem już wielokrotnie, kiedy miałem możliwość wypowiadania się na ten temat, ja mam cały czas wątpliwość, na ile to jest walka między demokratami a republikanami. Ja mam cały czas jednak poczucie, że to jest w tym momencie walka między demokratami a ruchem MAGA czy partią Donalda Trumpa. I mamy gdzieś tych republikanów, którzy, część przynajmniej z nich nie wie tak naprawdę, co ma zrobić. I chociażby widać to w zachowaniu byłego prezydenta George'a W. Busha, który do chwili obecnej nie wypowiedział się w żaden sposób, czy popiera Donalda Trumpa, czy nie. Ale już pomijając tę kwestię, to tematem, który rozgrzewał przez wiele miesięcy, a już można powiedzieć i wiele lat, Amerykę, to była kwestia imigracji. Tej nielegalnej imigracji, to jest sytuacja na granicy amerykańsko-meksykańskiej, to jest pamiętne obietnice budowy muru na granicy za czasów prezydentury Donalda Trumpa. To jest także kwestia, którą Donald Trump nigdy nie zrealizował, czyli dokończenie tego muru i zmuszenie jeszcze władz Meksyku, żeby pokryły koszty tej budowy. I wydawało się na początku, mam wrażenie, kampanii, jeszcze kiedy startował Joe Biden, że kwestia imigracji będzie właśnie takim tematem przewodnim. Będzie Donald Trump do niego wracał. I faktycznie zdarzało się, że do tego tematu wracał. Tam również pojawiły się ciekawe wypowiedzi, mówiąc delikatnie. Natomiast mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku tygodni temat imigracji bardzo mocno, nielegalnej imigracji, bardzo mocno przycich. I jest to moim zdaniem trochę zaskakujące, szczególnie, że w administracji Joe Bidena Kamala Harris jako wiceprezydent miała od samego początku powierzone zadania właśnie związane z rozwiązaniem kwestii nielegalnej imigracji i kwestii związanych z sytuacją na granicy meksykańskiej. No i musimy sobie powiedzieć jasno, przez te cztery już prawie lata nie wydarzyło się zbyt wiele, żeby ta sytuacja się zmieniła. Mało tego, statystyki pokazują, że w okresie prezydentury Joe Bidena liczba nielegalnych imigrantów zatrzymywanych przez patrole Straży Granicznej Stanów Zjednoczonych, ona systematycznie rosła. Ale tu z kolei znowu pojawia się ciekawa kwestia, dlatego że ta liczba rosła do grudnia zeszłego roku, natomiast w ciągu ostatnich 8 czy 9 miesięcy ta liczba zaczęła dramatycznie wręcz spadać i z informacji, które widziałem we wrześniu, ona nawet do sierpnia nie osiągnęła połowy tego, co liczba zatrzymań na koniec grudnia zeszłego roku. Więc jest to trochę zaskakujące. I zastanawiam się, czy właśnie fakt, że Donald Trump mocniej nie zaatakował Kamali Harris właśnie w tym obszarze, w kwestii tego, że nie udało jej się poradzić z kwestią imigracji, nie jest zaskoczeniem i być może nie jest ze strony Donalda Trumpa pewnego rodzaju błędem taktycznym. Bo nawet jak przypomnimy sobie wrześniową debatę, ta kwestia imigracji wypłynęła tam, ale
poza Springfield i poza imigrantami, którzy mieli jeść koty, de facto ten temat na poważnie nie został przez nikogo potraktowany. No, zupełnie oddzielną też jest kwestią fakt, że i być może tutaj należy szukać wytłumaczenia, dlaczego ten temat mimo wszystko nie został tak mocno przez Donalda Trumpa wykorzystany. No to jest kwestia tego, że no dzisiaj coraz mocniej wypływają informacje, że na początku tego roku, kiedy była dyskutowana ustawa ponadpartyjna dotycząca właśnie kwestii imigracyjnych, no teraz wychodzi na jaw coraz mocniej, że Donald Trump naciskał na senatorów republikańskich i członków Izby Reprezentantów, żeby głosowali przeciwko. Więc być może obawia się, że tego rodzaju działanie mogłoby być jakimś strzałem w stopę. Co wy na ten temat myślicie? Może Mateusz teraz. To jest oczywiście słuszna uwaga, chociaż ja mam takie wrażenie, że patrząc generalnie, jakie są odczucia Amerykanów w zakresie migracji, tego, czy uważają tę kwestię za ważną i komu bardziej ufają w tej mierze, tu warto się odwołać do badań, które poczynił ten szanowany bardzo Instytut Gallup, który notabene wycofał się z sondaży prezydenckich kilkanaście lat temu, a skupił się głównie na badaniu opinii społecznej, i Gallup wskazał, że są takie dla Amerykanów trzy najważniejsze kwestie w tym momencie. Pierwsza kwestia to jest kwestia inflacji, druga to ogólna kondycja finansowa kraju, zatrudnienie, i trzecia jest to kwestia właśnie imigracji i kontroli granic. W wszystkich tych trzech segmentach wygrywa nieznacznie Donald Trump, ale właśnie w segmencie migracji wygrywa dość zdecydowanie nad Kamalą Harris. Być może to też wynika z tego, że tak jak mówisz, to mogło być tak, że Donald Trump być może poczuł się tutaj już bardzo pewnie w tym zakresie i dlatego tego tematu być może nie eksponuje w takim zakresie, jakim byśmy się spodziewali po nim, po jego retoryce, po generalnie jego takim podejściu do tej kwestii, bo przecież jego jest z jednym z głównych haseł jest właśnie uczynienie Ameryki bezpiecznej znowu, tak, gdzie on powtarza make America great again, make America safe again, make America rich again, i generalnie te wszystkie przymiotniki odmienia w każdy możliwy sposób. Myślę, że tutaj ta kwestia być może została uznana przez sztab Donalda Trumpa jako być może kwestię na tyle opanowaną i na tyle jasną, że nie jest ona podnoszona dalej, ale zobaczymy, czy to nie jest jakiś, tak jak mówiłeś, czy to nie jest właśnie jakiś taktyczny błąd. I też odnosząc się do chociażby kwestii tutaj właśnie MAGA a Republikanie, to też jest bardzo samo w sobie ciekawe. Pytanie również jest takie, czy Donald Trump na tej ostatniej prostej zaprosi do wspólnego jakby objazdu Nikki Haley, która przecież była jego rywalką w prawyborach. Jeśli chodzi o Bushów, to sam prezydent Bush nic nie mówi, ale jego rodzina zagłosowała na Kamalę Harris. Jakby dzieci byłego prezydenta oddają głos na Kamalę Harris i popierają jakby tutaj kandydatkę demokratyczną. Ja myślę, że tutaj patrząc całościowo, patrząc na to, jak to wszystko przebiega, wydaje się, że jest taka pewność w ruchu MAGA, że na tych najważniejszych kwestiach jednak Trump wygrywa, jeśli chodzi o kwestie zaufania i poparcia, że ten jego prosty przekaz, przekaz, który jest no fundamentalnie wręcz tak już bardzo, bardzo uproszczony, bardziej trafia do amerykańskiej opinii publicznej i być może ta kwestia migracji, która trochę przycichła, moim zdaniem może wynikać tutaj jest oznaką pewności siebie, ale niekoniecznie, jak dobrze wiemy o tym, pewność siebie musi mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Myślę, że być może to jest ten powód, dla którego teraz na tym ostatnim etapie nie jest to bardzo temat nośny, bo wydaje mi się, że Też właśnie może być to traktowane jako coś odhaczonego przez ruch MAGA. To tak tytułem uzupełnienia. Ja
nie mam na to żadnych dowodów, ale wydaje mi się, że sztab Donalda Trumpa przyjął taką zasadę, że pozwala nieco wydarzeniom rozwijać się w swoją stronę właśnie poprzez tę pewność. To z jednej strony, ale z drugiej, im Donald Trump mniej mówi konkretnie o pewnych rzeczach, tym lepiej, bo jak mu się zdarza wypowiadać na te tematy związane właśnie z migracją, to się zdarzają takie kwiatki wspaniałe, jak te o tym, którzy migranci co jedzą, jego zdaniem, albo z jakich krajów nie powinni przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. I tego rodzaju wypowiedzi działają na jego niekorzyść i jednocześnie budują, jakby doprowadzają do spadku poparcia tych osób no, wahających się, tak? Więc lepiej dla samego Donalda Trumpa, żeby Donald Trump jak najmniej się wypowiadał, żeby jego postulaty po prostu wybrzmiewały. I tak jak analizuję te ostatnie dni kampanii, to tak prawdę powiedziawszy, to do opinii publicznej nie przebił się, przynajmniej moim zdaniem, żaden konkret, to znaczy żadna konkretna, merytoryczna propozycja, która posiada jakieś sensowne uzasadnienie. Oczywiście są tam jakieś powtarzane te frazesy cały czas, te same, które my dobrze znamy, ale nie ma nic takiego merytorycznego, przedmiotowego, takiego odznaczającego się, prawda, tych konkretów takich, takiego gęstego. I to też jest może rodzaj strategii kampanijnej, żeby powtarzać cały czas to samo, nie bawić się w konkrety, no bo Kamala Harris też, kiedy jest dociskana przez dziennikarzy, ona też stara się to pytanie obejść, obejść bez wykorzystywania jakichś szczegółowych wyjaśnień, propozycji, planów, bo jakby te pytania o to Donalda Trumpa, jak zakończy wojnę na Ukrainie, czy konflikt rosyjsko-ukraiński, to Donald Trump mówi, że go zakończy i kropka, i nie ma tutaj jakichś wielkich planów. Podobnie jest z tym przesłaniem Kamali Harris, że ona planuje poprawić sytuację Amerykanów i jak się zaczynamy pytać o szczegóły, to tych szczegółów już tak za bardzo nie ma, więc wydaje mi się, że to są też takie wybory, że im mniej kandydaci mówią konkretów, tym lepiej dla samych kandydatów. To był zresztą jeden z argumentów, czy w zasadzie jedna z takich części powtarzanych komentarzy po wrześniowej debacie prezydenckiej, że ona pod względem być może takiego wydarzenia medialnego, ona była ciekawa i była na pewno bardzo dobrze przygotowana i na pewno po stronie Kamali Harris została włożona ogromna praca, to też trzeba pokreślić, bo pamiętajmy, że Kamala Harris nigdy nie była świetnym mówcą i dla niej zawsze wystąpienia publiczne były jakąś trudnością, natomiast no, nie łudźmy się, zagranie na początku poprzez podejście bezpośrednio do Donalda Trumpa i podanie mu ręki i postawienie go w niezwykle trudnej sytuacji, bo było widać bardzo wyraźnie, że on nie wiedział, jak ma zareagować, no to było wszystko świetnie wyreżyserowane, natomiast jeśli chodzi faktycznie o sferę merytoryczną, no to większość chyba komentatorów była zgodna i zakładam, też się ze mną zgodzicie, że no, merytoryki w tej debacie nie było, to znaczy każdy mówił frazesy i każdy w przypadku, kiedy były mu zadawane pytania bardziej szczegółowe, tak jak powiedziałeś, bardzo, bardzo naokoło starał się odpowiedzieć. Ale jeżeli jesteśmy już przy kwestiach imigracji, to wydaje mi się, że warto jeszcze jeden wątek tutaj przedyskutować, który z imigracją jest związany chociaż w innym wymiarze, a mianowicie wątek obecności Polonii Amerykańskiej i jej brania udziału w wyborach. Pytam o to dlatego, że oczywiście kwestia Polonii Amerykańskiej, ona pojawiała się przy wcześniejszych wyborach w różnych kontekstach. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że chyba pierwszy raz, nie wiem, może prawdzie mnie, może się mylę, ale po raz pierwszy mieliśmy sytuację, żeby Polonia Amerykańska, i to jeszcze konkretnie Polonia ze stanu Pensylwania, została wywołana przez jednego z kandydatów na prezydenta w czasie debaty wyborczej, którą mieliśmy we wrześniu. I wiemy, że ten wątek Polonii, on gdzieś krąży, to znaczy to jest zarówno debata, ale później obecność na posiedzeniu ONZ prezydenta Dudy i
no, takie podchody, czy spotkać się z Donaldem Trumpem, czy nie. Tam była kwestia miejsca spotkania, te spotkania miało być odwoływane, potem mieli się Donald Trump i Andrzej Duda spotkać gdzieś indziej. W związku z tym ten temat żyje i on w ogóle dotyczy grup mniejszościowych, bo to nie tylko jest kwestia Polonii, ale oczywiście z naszej perspektywy ta Polonia ma kluczowe znaczenie. Co myślicie na ten temat? Może Kuba? Jeśli chodzi o Polonię, to rozróżniłbym, w moim rozumieniu, rozróżniłbym te gesty w stosunku do Polonii, na przykład do związków różnych tych zrzeszających osoby z mniejszości, bo na przykład takim głośnym też momentem była informacja o tym, że Związek Muzułmanów częściowo poparł Donalda Trumpa. To też był jakiś sygnał, ale on był wysłany w zupełnie innym kontekście niż, moim zdaniem, niż te informacje to przesłanie do Polonii. Wydaje mi się, że Polonia w tej rozgrywce wyborczej jest bezpośrednio związana z badaniami, takimi bardzo wycyzelowanymi, bardzo dokładnymi badaniami dotyczącymi określonych okręgów wyborczych, określonych szans na przejęcie, zdobycie większości w tych okręgach wyborczych, a w konsekwencji zwycięstwo w całym stanie i zgarnięcie elektorów, więc to jest specyfika stricte wyborów czy regulacji dotyczącej sposobu wybierania prezydenta w Stanach Zjednoczonych. I ta gra toczy się w tym wypadku o tam kilkanaście tysięcy wyborców, którzy mogą zadecydować o tym, czy cały stan będzie czerwony czy niebieski. I w tym kontekście oczywiście to nie jest tak, że ja nie doceniam roli Polonii czy generalnie Polski na arenie międzynarodowej, ale ta duma narodowa, która się wytworzyła wokół całej tej sytuacji, uważam, że ona jest w tym wypadku połowicznie uzasadniona, może tak powiem. I jednak trzeba brać pod uwagę, że ta walka toczy się o każdy głos dosłownie, ale w zupełnie inny sposób niż toczy się o każdy głos w Polsce. Tu chodzi o głos w konkretnym miejscu, co w kontekście naszych wcześniejszych rozważań pokazuje tylko, jak nie do końca zrozumiałym zachowaniem był ten wiec Kamali Harris w Waszyngtonie. Może w tym właśnie w stanie Pensylwania, może jakby spróbowała. Nie znam, byłoby lepiej. Nie znam też badań wewnętrznych, no bo sztab pracuje nad tym, żeby odpowiednio stargetować wyborców, więc może tam już jest zapewnione, albo tam zrobili wszystko, co mogli zrobić i nie dało to efektów. Przekonamy się już we wtorek. Ale wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku chodzi stricte o grę, o kilka tysięcy wyborców, którzy akurat pochodzą, są związani z Polonią. Mateusz? Tak. Ja jeszcze może powrócę właśnie na chwilę jeszcze do tej kwestii, bo tak jak w ogóle zaczęliśmy naszą rozmowę, to tutaj kwestia, na ile te kontrowersje wokół Trumpa, generalnie osoby samej w sobie kontrowersyjnie mogą wpływać. Ale to, co powiedział Kuba właśnie w odniesieniu do tego, że Trump powtarza się, że jest zaprogramowany na powtarzanie się, bo faktycznie każda jego wypowiedź wygląda podobnie, to moim zdaniem jest też zrobione specjalnie. Specjalnie po to, aby jednak no, utrzymywać ten poziom kontrowersji poniżej pewnego progu zniszczenia samego Donalda Trumpa. I dlatego stąd ja wysuwam właśnie taki ostrożny wniosek, że poza tym Madison Square Garden to generalnie w miarę udało się jego sztabowi trzymać Trumpa poniżej progu autodestrukcji, bo chyba tak można to w ten sposób określić. Natomiast co do Kamali Harris, też się z tym zgadzam, największym jej problemem jest niestety brak jasnego programu. No i też przede wszystkim brak jednoznacznego odcięcia się od Joe Bidena i brak powiedzenia, przyznania się, że być może są pewne kwestie, które nam się nie udały, ale zaufajcie mi,
chce coś zmienić. I to mi się wydaje, że to jest jakby też taki zarzut, który bezustannie się gdzieś formułuje względem właśnie Kamali Harris w odniesieniu do tego, że nie ma tego programu, nie ma tego jasnego przekazu i też nie ma odcięcia się od administracji Joe Bidena, która jednak nie jest przez Amerykanów korzystnie oceniana. No i w tym wszystkim właśnie pojawia się kwestia Polonii, która została wywołana właśnie na debacie. Pamiętam, ona była wywołana w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ale pojęcie Polonii amerykańskiej jest bardzo niejednorodne. Mi się wydaje, że to są takie trzy główne grupy. Pierwsza grupa, najliczniejsza, bo twierdzi się, że według różnych statystyk jest w okolicach 10-11 milionów Amerykanów polskiego pochodzenia. Pierwsza grupa to jest taka migracja najstarsza z końca XIX, początku XX wieku, która tak naprawdę potomkowie jej, to jest piąte czy nawet kolejne już pokolenie, która ta grupa no, ma bardzo luźne związki z Polską. Te osoby pamiętają, że wiedzą o tym, że mają polskie korzenie, mogą mieć polskie nazwiska, ale generalnie tak naprawdę to są osoby, które wtopiły się już całkowicie w to tło całego amerykańskiego społeczeństwa. Druga grupa to jest ta migracja powojenna. Ona się cechowała takim bardzo silnym przywiązaniem do polskości, rzeszeniem się, ale w naturalny sposób ta grupa jest mniejsza. Jest jeszcze trzecia grupa, która wydaje mi się, że jest tą Polonią, która jest najbardziej widoczna, jeśli chodzi o kontakty z Polską. Mianowicie to są osoby urodzone w Polsce, ale które posiadają już obywatelstwo amerykańskie. I to są osoby, które z Polską mają bliskie kontakty rodzinne, kontakty biznesowe i przede wszystkim, co dla mnie jest dość ważnym czynnikiem, jeśli chodzi o statystyki Polonii amerykańskiej, to jest odpowiedź na pytanie, czy w domu te osoby posługują się językiem polskim. I tylko w tej trzeciej grupie jest jeszcze dość powszechna ta znajomość języka polskiego, jeżeli mówimy o dom, o relacje z rodziną, bo oczywiście każdy na zewnątrz używa języka angielskiego. I wydaje mi się, że to stwierdzenie Polonii amerykańskiej jest bardzo niejednolite i w związku z tym trudno jest jednoznacznie do kogoś trafić, bo ta stara Polonia moim zdaniem jest już całkowicie ugruntowana w tym amerykańskim społeczeństwie. Ta Polonia nowa, przynajmniej z moich doświadczeń natury empirycznej, czysto mojej, raczej jest grupą ta najnowsza Polonia, bo to jest Polonia, która emigrowała w latach 80. i na początku lat 90., taka Polonia polityczno-ekonomiczna, jest raczej Polonią konserwatywną. A koniec końców z tego, co czytałem, Polonia amerykańska w swym ogóle głosuje w większości za tym kandydatem, który wybory wygrywa. Więc tu trzeba powiedzieć sobie, że faktycznie odwoływanie się do Polski, do roli Polski w polityce Stanów Zjednoczonych, ono może mieć bardzo niejednorodny wymiar, bo chodzi o to, to trzeba sobie postawić pytanie, na ile odbiorca tej wiadomości jest z Polską związany. I mi się wydaje, że póki co z polskością związani są najbardziej przedstawiciele tej grupy trzeciej, która nie jest na pewno 10-milionowa, ona być może to jest w okolicach 1 miliona osób, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć, że akurat ta grupa znajduje się w kluczowych stanach. Mówimy tutaj o Wisconsin, mówimy tutaj też o Pensylwanii i z pewnością ukłony względem tej grupy też, jak widzimy, te parę tysięcy głosów ma znaczenie. Tutaj też kwestia właśnie Amerykanów arabskiego pochodzenia w Michigan. To też jest społeczność, która ma kilkanaście tysięcy głosów. Moim zdaniem to może być dość kluczowe, jeśli chodzi o ten stan, bo problem, to co się udało chyba Donaldowi Trumpowi, to pozbawić Kamale Harris właśnie tego elektoratu. To jest mniej więcej 200 tysięcy osób, w okolicach 100 tysięcy uprawnionych do głosowania i faktycznie niekoniecznie te osoby będą głosowały na Trumpa, ale wydaje mi się, że też przez uwagi na sytuację międzynarodową one mogły się odpiąć od elektoratu Kamali Harris. Tak, w pełni się, Mateusz, z tobą zgadzam i to wprawdzie padło w twojej wypowiedzi, ale wydaje mi się, że warto to jeszcze mocniej podkreślić, że Polonia amerykańska, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ogólne hasło, ale nawet zatrzymując się na tej Polonii, w cudzysłowie najnowszej, tej Polonii z lat 80. i 90., to wcale też nie jest tak, że ta Polonia, wszyscy posiadają obywatelstwo amerykańskie. Duża część osób tak, ale nadal mamy bardzo dużą część osób, które obywatelstwa nie posiadają. Mamy osoby, które przebywają w Stanach Zjednoczonych na zielonej karcie, co w sposób oczywisty powoduje, że oni nie głosują. Więc realne liczby mogą być naprawdę niewielkie, chociaż też no, trzeba sobie powiedzieć, i o tym już kilkukrotnie dzisiaj rozmawialiśmy, że szczególnie w Stanach wahających się,
ostateczny wynik bardzo często będzie mógł zależeć od dosłownie kilkuset, kilku tysięcy głosów, żeby, mówiąc już kolokwialnie, zgarnąć cały stan. Ja powiem, tu też się taką anegdotą podzielę, bo pamiętam lata temu byłem na spotkaniu z przedstawicielem wówczas polskich władz i parlamentarzystami i pamiętam, jak jeden z parlamentarzystów, taki zdziwiony nieco, mówił, że do Sejmu przyjechała reprezentacja młodzieży polonijnej i została ona powitana przez ówczesnego marszałka Sejmu, to działo się już mniej więcej 15-20 lat temu, została przywitana w takim tonie, no, że cieszymy się, że wy Polacy ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżacie. A co ta młodzież amerykańska, dzieciaki 16-17 lat, spojrzały na niego i powiedziały łamaną polszczyzną, że my Polakami nie jesteśmy, my jesteśmy Amerykanami polskiego pochodzenia, ale nie utożsamiali się już z Polską. W związku z tym no, warto o tym pamiętać, bo tak jak tutaj już powiedzieliście, no, trochę zakłamania tutaj jednak też w tym kontekście wywołania Polonii amerykańskiej było. Słuchajcie, powiedzieliśmy sobie już o różnych tematach bardzo ważnych, natomiast nie mam wątpliwości, że z naszej perspektywy, z perspektywy Polski, z perspektywy Europy, no decyzja dotycząca wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest również decyzja dotycząca polityki międzynarodowej, dotycząca tego, jak będą kształtowały się relacje międzynarodowe w najbliższych 4 latach, a być może także w dłuższej perspektywie. I tutaj no, nie będę ukrywał, tu oddaję głos od razu Mateuszowi, który zajmuje się tymi tematami związanymi z prawem międzynarodowym i stosunkami międzynarodowymi na co dzień. No, bez wątpienia, biorąc pod uwagę ilość konfliktów, jakie mamy na świecie i biorąc pod uwagę również to, jak poważne bądź potencjalnie poważne następstwa tych konfliktów mogą być, to faktycznie kwestia tego, kto jest liderem Stanów Zjednoczonych, kto podejmuje strategiczne decyzje w obrębie NATO i generalnie w świecie zachodnim jest kwestią kluczową. Tu oczywiście patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie, no i zadajemy sobie pytanie, co może się stać. Najwięcej wątpliwości oczywiście jest związanych z Donaldem Trumpem, który, tak jak Kuba wspomniał, ma proste hasło, ja skończę wojnę na Ukrainie, 24 godziny, to jest jego hasło, cokolwiek oczywiście to znaczy. Trochę więcej mówi J.D. Vance, też ciekawa postać, jeśli chodzi o wybór wiceprezydenta. Ja początkowo no, w pewnym sensie uważałem, że być może to nie jest jakiś najtrafniejszy wybór, ale trzeba przyznać jedną rzecz J.D. Vance'owi, że on został wysyłany na trudny teren do stacji telewizyjnych, takich jak CNN, CNBC, ABC i sobie dość dobrze dawał tam radę. Po prostu jego elokwencja faktycznie wynikająca z takiej bardzo dokładnej edukacji prawniczej. Faktycznie tutaj mówię czysto o tej warstwie socjotechnicznej, bo o tym się mogę wypowiedzieć. Była, no, okazało się, że być może ta taktyka, żeby Donald Trump mówił w kółko to samo, a J.D. Vance był takim jakby jego żołnierzem i wysyłaniem go na różnego rodzaju dyskusje, na trudne tematy, być może nie była taka zła, ale to się dopiero okaże. Właśnie J.D. Vance trochę więcej mówił na temat tego, co Amerykanie by chcieli w tej nowej administracji uzyskać, jeśli chodzi o Ukrainę. No i to jest oczywiście z perspektywy patrzenia na kwestię, która też się pojawiła na debacie, czyli czy Ukraina zwycięży. No, jeżeli spojrzymy na perspektywę, jeżeli byśmy patrzyli z perspektywy totalnego zwycięstwa Ukrainy, to raczej nie jest to plan, który by takie zwycięstwo gwarantował. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie byłby to plan, który by no, jedynie doprowadził do uratowania niepodległości Ukrainy, ale nie zagwarantowałby jej, powiedzmy, integralności terytorialnej, jeżeli mówimy o granicach 1991 roku, łącznie z tym, że wykluczałby również to, co jest być może jeszcze bardziej istotne. Wykluczałby, bo oczywiście tu trzeba pamiętać, jeśli chodzi o wojnę o Ukrainę, to być może opcji zakończenia jest kilka, ale pozostaje to najbardziej kluczowe pytanie, co dalej? Kto da Ukrainie jakiekolwiek gwarancje? Kto po prostu powstrzyma kolejną
rosyjską agresję. I tutaj no też według tego planu Ukraina nie ma co liczyć na członkostwo w NATO. Więc w tym kontekście to może budzić niepokój. Aczkolwiek słyszałem również wywiad z naszym panem ministrem Radosławem Sikorskim, który stwierdził, że prezydent Donald Trump rozważa również inne opcje, w tym również opcje bardzo intensywnego zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy. Więc podejrzewam, że być może pewne zakresy są otwarte. To trochę optymizmu budzi w odniesieniu do tej sytuacji. Tak jak mówię, Amerykanie patrzą trochę inaczej na konflikt na Ukrainie niż my. I to widzimy w tych wypowiedziach. Właściwie na tym etapie kampanii nie widać specjalnie kwestii wojny na Ukrainie, nie widać kwestii Bliskiego Wschodu. Ta kwestia Bliskiego Wschodu akurat tu podejrzewam, że trochę bardziej zaszkodziła Kamali Harris, ponieważ demokraci stanęli tutaj przed pewnym dylematem, bo na pewno ta najbardziej progresywna część partii demokratycznej, ona jest jednak bardzo liberalna i jednocześnie bardzo propalestyńska. Z drugiej strony Joe Biden, jego stosunek do Izraela jest znany i tutaj wydaje mi się, że zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o Michigan i tak dalej, jest pewne rozgoryczenie postawą Kamali Harris, która no nie zajęła tutaj stanowiska, żadnego konkretnego stanowiska w tej mierze. Kończąc tutaj, jeśli właśnie mogę powiedzieć, co z kolei Kamala Harris oferuje. Kamala Harris możemy przypuszczać, że oferuje kontynuację polityki Joe Bidena, chociaż powiem szczerze, że przygotowując się do dzisiejszego odcinka, szedłem też na stronę oficjalną Kamala Harris i jest jakiś punkt na temat sytuacji, jakby roli Ameryki w przyszłym świecie, ale tam nie ma żadnego konkretu, oprócz tego, że Kamala Harris wskazuje, że rozmawiała kiedyś z Władimirem Putinem i stawiła się za pomocą dla Ukrainy u prezydenta Joe Bidena, więc żadnych konkretów nie ma, a trzeba również sobie wspomnieć, że ten program wojny ograniczonej, która narzuciła sobie administracja Bidena, czyli pomagamy Ukrainie, ale tylko do takiego stopnia, w jakim no, jest to dopuszczalne z tą ideą, że wojna na Ukrainie nie może się przeistoczyć w globalny konflikt zbrojny, czyli prowadzimy wojnę trochę jednak z zawiązaną ręką, wprowadzając ograniczenia co do użycia pewnych systemów broni, w ogóle wprowadzając ograniczenia co do rozmiarów tej pomocy. Ten model, ten paradygmat wojny ograniczonej zaczyna być coraz bardziej krytykowany przez strategów, przez analityków, że on się generalnie wyczerpał na dzień dzisiejszy, bo nie widzimy końca konfliktu, no i też nie widzimy no, sukcesów po stronie, jakichś wyraźnych sukcesów po stronie ukraińskiej, a wręcz przeciwnie. Więc tu też z jednej strony możemy oczekiwać, że no, Kamala Harris na pewno Ukrainy nie zostawi. Czy Donald Trump może sobie pozwolić na zostawienie Ukrainy, to też jest kwestia pewnego wizerunku. Stany Zjednoczone jednak bardzo poważnie się zaangażowały w ten konflikt i być może kwestie wizerunkowe też mają tu znaczenie, ale powiedziałbym szczerze, że tak patrząc z perspektywy programu obydwu kandydatów, to nie ma jakichś bardzo dobrych informacji. Donald Trump pewno w ogóle globalnie będzie dążył być może do wycofania Ameryki z kilku porozumień międzynarodowych. Dojdzie do wojny cenowej, miejsca Ameryki w ogóle światowej, w systemie WTO, porozumienia paryskiego, porozumienia klimatycznego. Tego się należy spodziewać. Kamala Harris pewno w tych porozumieniach pozostanie, ale nie jest do końca dla mnie jasny, znany kierunek dalekosiężnej polityki międzynarodowej, bo po prostu ona o tym w ogóle nie mówi i nie wynika to z jej programu. Ja uważam, że w kontekście tego, co mówiłeś i tej kwestii koncepcji wojny ograniczonej, która się wyczerpuje, uważam, że dużo zmieni, czy może coś zmienić data 5 listopada, dlatego że tak jak Stany Zjednoczone patrzą inaczej na ten konflikt, tak wydaje mi się Rosja patrzy inaczej, czy w ogóle strony konfliktu patrzą inaczej na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Bo w przypadku wygranej Kamali Harris, no to Rosja będzie obserwowała bardzo, tak mi się wydaje, będzie obserwowała bardzo dokładnie, jak Donald Trump godzi się z porażką, jak środowisko MAGA godzi się z porażką i od tego będzie uzależniała swoje postępowanie na Ukrainie, czy zintensyfikuje jakoś swoje działania.
Podobnie będzie w drugą stronę. Jeżeli zdecyduje się, jeżeli Donald Trump zwycięży, to jest ten okres pomiędzy listopadem i styczniem i zobaczymy, co zrobi wtedy Ukraina, czy znowu zaryzykuje jakąś kolejną akcję, o której nie wiemy, czy nie wiem, Joe Biden na przykład nagle zmieni swoje stanowisko i zdecyduje się wzmocnić jeszcze w jakiś sposób finansowanie dla Ukrainy i zintensyfikować pomoc, albo wyrazić zgodę na wykorzystywanie broni na terytorium Federacji Rosyjskiej, bo już się pojawiają takie informacje, że jeżeli żołnierze Korei Północnej pojawią się na Ukrainie, wejdą na Ukrainę, to Stany Zjednoczone zdejmą ograniczenia z wojsk ukraińskich, jeśli chodzi o odległość, na jakiej mogą stosować zagraniczne czy amerykańskie systemy ofensywne, więc uważam, że te dwa miesiące będą też zastanawiające, jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, bardzo intensywne. I tak naprawdę tutaj będzie dosyć ciekawa rozgrywka, bo nie wykluczone, że na przykład jeżeli wygrałaby Kamala Harris, no to Władimir Putin postanowi testować bardziej w jakiś sposób, pozwoli sobie na więcej, a może jeżeli uzna, że władzę przejmie Donald Trump od stycznia, to jest ostatni moment właśnie, żeby sobie pozwolić na więcej i te dwa miesiące będą takie intensywniejsze, jakoś związane na, nie wiem, więcej gruźb w stosunku do NATO albo zaostrzenie swoich działań w jakiś sposób. Jeśli chodzi o kwestię takiego globalnego podejścia, no to też jest ta analiza, co zrobią Stany Zjednoczone z Europą, generalnie z Unią Europejską i z Europą. Tutaj też jest kwestia tego, że z dwójki tych kandydatów, no to zdecydowanie trudniejszym partnerem dla Unii Europejskiej jest Donald Trump. I też wydaje mi się, że temu służyć miała w jakiś sposób ta pożegnalne spotkanie Joe Bidena z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji, też żeby w jakiś sposób omówić pewne sprawy dotyczące przyszłości. Więc tutaj te sprawy międzynarodowe, jedno to jest oczywiście sama kadencja prezydencka, ale drugie uważam, że te kolejne dwa miesiące też będą bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rozwój tej sytuacji międzynarodowej. I tak naprawdę tą wypowiedzią twoją, Kuby, przechodzimy do ostatniego zagadnienia, czyli właśnie do tych kwestii dotyczących, co nas jeszcze czeka, bo każdy, kto ma taką wizję, że 5 listopada 2024 to będzie moment, kiedy wszystkiego się dowiemy i wszystko będzie rozstrzygnięte, to jest niepoprawnym optymistą i według mojej opinii tak naprawdę niestety, ale czeka nas bardzo ciężkie z perspektywy sytuacji politycznej, międzynarodowej. Dla Stanów Zjednoczonych będzie to bardzo ciężka sytuacja wewnętrzna, bo czeka nas dwa miesiące, przynajmniej dwa miesiące, bardzo poważnych dyskusji dotyczących tego, jak proces wyborczy przebiegł, czy był to proces uczciwy. Oczywiście pojawią się moim zdaniem też kwestie dotyczące spraw sądowych. W związku z tym gdzieś w tle głowy mnie przynajmniej majaczy powtórka z roku 2000 i pamiętna sprawa przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych, Bush przeciwko Gore, gdzie de facto Sąd Najwyższy ostatecznie podjął decyzję o tym, kto wygrał wybory, no bo tak to należałoby w zasadzie ocenić, biorąc pod uwagę, że Sąd Najwyższy decydował, czy nakazał zakończyć władzom stanu Floryda liczenie głosów i w ten sposób uznano, że George Bush zebrał 25 głosów elektorskich, które wtedy Floryda posiadała. Więc wydaje mi się, że te scenariusze są jak najbardziej możliwe. Też scenariuszem, który moim zdaniem jest bardzo możliwy, szczególnie w sytuacji, kiedy zwycięzcą okazałaby się Kamala Harris, jest próba podważenia jej prawa do startowania w wyborach prezydenckich. Trzeba bowiem pamiętać, że Kamala Harris jest pierwszą kandydatką
na prezydenta Stanów Zjednoczonych, która od momentu, kiedy został wprowadzony system prawyborów, nie posiada nominacji partyjnej uzyskanej na podstawie prawyborów. Oczywiście ona została uznana za kandydatkę na konwencji wyborczej demokratów, natomiast pamiętajmy, że w prawyborach ona nie startowała, tylko startował Joe Biden. Pytanie, czy Joe Biden jako zwycięzca prawyborów miał prawo przekazać jej swoje głosy. Problem polega na tym, że na tak postawione pytanie nie ma odpowiedzi, ponieważ w tym zakresie jest luka prawna. No, dodatkowo też trzeba, wydaje mi się, pamiętać, jak już mówimy o tych kwestiach okołosądowych, że tak naprawdę ten proces wyborczy, który my teraz obserwujemy, on już jest poddany ocenie przez sądy. Wiosną tego roku, w marcu, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał orzeczenie w sprawie Trump-Anderson. Natomiast kilka miesięcy później, w lipcu, 1 lipca tego roku, wydane zostało orzeczenie z kolei w sprawie Trump przeciwko Stanom Zjednoczonym. I te dwa orzeczenia spotkały się z masą krytyki, szczególnie to drugie, chociaż to pierwsze również wywoływało sporo kontrowersji. Pierwsze dotyczyło kwestii związanych z możliwością wykreślenia nazwiska kandydata na kartach wyborczych i czy stan, w którym to głosowanie się odbywa, ma do tego prawo. Ostatecznie Sąd Najwyższy stwierdził, że nie ma prawa, ponieważ wybory są wyborami federalnymi. Natomiast wielu komentatorów wskazywało, że wybierany jest urzędnik federalny, jakim jest prezydent, ale w praktyce wybory są organizowane w każdym stanie oddzielnie. W związku z tym być może doszło tutaj przez sędziów do nadinterpretacji przepisów i faktycznie stan mógł samodzielnie taką decyzję podjąć. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze bardziej kontrowersyjną sprawą była ta, którą ogłoszono 1 lipca tego roku, to czyli kwestia związana z uznaniem, że były prezydent Stanów Zjednoczonych posiada pełen immunitet w zakresie spraw karnych odnoszący się do swoich działań, które podejmował w okresie sprawowania urzędu. Oczywiście kontekst sprawy jest jasny i dotyczy on tego, czy Donald Trump zainicjował szturm na Kapitol 6 stycznia 2021 roku, czy też nie. Natomiast tutaj bardzo wielu komentatorów prawników, konstytucjonalistów amerykańskich wskazuje, że gdyby to orzeczenie istniało w latach 70. ubiegłego wieku, to Richard Nixon nie musiałby się poddawać do dymisji i nie byłoby możliwości wszczęcia procedury impeachment, która w przypadku Nixona nie została wszczęta, bo ubiegł kongres i sam zrezygnował. Więc jak widzimy, te kwestie dotyczące tych prawnych kontekstów realizacji procesu wyborczego, one już się toczą. No i właśnie, i czego możemy się spodziewać? No ja tutaj już przedstawiłem kilka scenariuszy, ale może wy macie jeszcze jakieś inne scenariusze, przed którymi które mogą nas spotkać. Kuba? Jeśli chodzi o ten spór sądowy, to tak jak przedstawiałeś te kolejne scenariusze, wydaje mi się, że wszystko to, co się dzieje z Donaldem Trumpem, działa na korzyść, jeśli chodzi o te sprawy sądowe, działa na korzyść Donalda Trumpa, czy to przez wzmocnienie tego poczucia, że Donald Trump jest takim przeciwnikiem establishmentu i on walczy z tym establishmentem i mało tego, establishment z nim przegrywa, bo tak naprawdę o cokolwiek, co by siekolwiek z nim nie działo, no jakby on trwa dalej, on dalej kandyduje w tych wyborach, dalej się ubiega. I teraz wyobraźmy sobie tą sytuację, że zwycięża Kamala Harris, Donald Trump decyduje się na rozpoczęcie drogi sądowej, ostatecznie uznane zostaje to fakt, że Kamala Harris jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dla jego ruchu to nie ma znaczenia. To będzie dalej ten mit o tym, że establishment się zjednoczył i stanął na drodze Donalda Trumpa i to jest potężna energia do wykorzystania przez namaszczonego następcę Donalda Trumpa, bo Donald Trump już mówił, że to jest ostatni raz, kiedy startuje w kampanii wyborczej. Oczywiście może odwołać, bo to też nie trzeba się przyzwyczajać do tych takich ostatecznych stanowisk kandydatów, ale osoba, która będzie
namaszczona przez Donalda Trumpa na swojego następcę, czy to będzie J.D. Vance, czy ktokolwiek inny, będzie miała potężne zaplecze w postaci właśnie tego antyestablishmentowego środowiska. Z kolei w wypadku, gdyby Donald, byłoby odwrotna sytuacja i Donald Trump zakwestionowana by była jego prezydentura, byłoby jeszcze gorzej, niezależnie od wyniku, dlatego że jeżeli sądy by orzekły o nieważności czy o jakichś problemach związanych z tą prezydenturą Donalda Trumpa, no to ruch MAGA zawrzeje i będzie bardzo ciężko, że tak powiem, zjednoczyć i tak już potężnie podzielony kraj, a na wypadek gdyby nie uznano, no to to jest znowu orzeknie sukces, że Donald Trump dalej jest, nie ma mocnych z establishmentu na Donalda Trumpa, tego lewicowo-liberalnego. I jakby jego pozycja jako takiego antysystemowego wojownika o tą prawdziwą Amerykę, jakkolwiek jest ona definiowana, będzie się wzmacniał. I ja to widzę w ten sposób, że niezależnie jak się potoczą dalsze losy, to nie ma takiego scenariusza w tych wszystkich możliwościach, w których kandydat, który zostanie kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, rozpocznie proces jednoczenia społeczeństwa. Niezależnie, czy to będzie Kamala Harris, czy to będzie Donald Trump, nawet przy najlepszych intencjach obu tych kandydatów, przez czynniki nie do końca przez nich zależne, ten podział będzie się potęgował. Czy to będą jakieś bardzo widowiskowe konsekwencje tego podziału? Ciężko mi tutaj jakieś jednoznaczne sądy budować na ten temat. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek już kończąc i wracając do tego, od czego rozpocząłem całą naszą rozmowę, to wydaje mi się, że czeka nas trudny czas też pod względem informacyjnym, że ta gorączka informacyjna będzie gigantyczna. My żyjemy, rozmawialiśmy kilkukrotnie na ten temat, żyjemy w takim rozedrganiu, takiej kulturze przesady, jeśli chodzi o te informacje i możemy się spodziewać najróżniejszych, jeszcze podsycanych przez odpowiednie kanały dezinformacji, działania związane z nową wojną secesyjną, z upadkiem Stanów Zjednoczonych, ze słabością i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przed nami, no nie wygląda to specjalnie obiecująco, przynajmniej w moich oczach, ale obym się mylił w tym wypadku. Tak, ja w całości podpisuję się pod tym, co powiedział Kuba. Właściwie mam niewiele do dodania. Ja tylko pamiętam 2020 rok. Pamiętam to dość dobrze, bo akurat będąc wtedy na kwarantannie z uwagi na COVID-a właśnie w tym czasie wyborczym, pamiętam również, jaką walkę próbował stoczyć sztab Donalda Trumpa właśnie czy przed sądami stanowymi, czy też próbując eskalować ten spór do Sądu Najwyższego. Donald Trump, co ciekawe, bardzo nie za często wspomina o roku 2020. Nie wiem, czy to też nie jest jakiś element jego przygotowania do tego zorganizowania. Natomiast jeżeli jest o to zapytany, tak jak był zapytany u Joe Rogana, on mówi, że no ma o tyle żal do sądownictwa, że te sprawy były nie były rozpatrywane merytorycznie, ponieważ niejako tak pojawia się ta kwestia braku standing, czyli poprawcie mnie, ale chyba chodzi o tą legitymację procesową, że w wielu wypadkach sądy twierdziły, że on nie ma legitymacji do kwestionowania wyniku wyboru. 2020 rok może być trochę trudny, ta kwestia do porównywania, bo jednak wtedy mieliśmy dość to masowe głosowanie korespondencyjne i siłą rzeczy ja mam trochę takie wrażenie, że głosowanie korespondencyjne może być powodem jakichś kontrowersji. Ja oczywiście nic tu nie sugeruję, ale jakby faktycznie te pewne kwestie, jakie się z tym pojawiają, no łatwiej jest również w tym przekazie publicznym no, stworzyć takie wrażenie, że ten wynik wyborów nie jest rzetelny, że z uwagi na obostrzenia covidowe, brak możliwości obserwowania pracy osób, czy też maszyn, tych tabulatorów tak i tak dalej, tego słynnego systemu Dominion,
Dominion, ten system liczenia głosów nazywa w niektórych stanach. Nie wiem, czy jest on, chyba do dnia dzisiejszego jest cały czas wykorzystywany. Wydaje mi się, że trochę była jakby lekko inna jednak atmosfera również oczekiwania tego, na czym ten spór sądowy miałby polegać i jakby to miało by wyglądać. Natomiast zgadzam się z tym, ja się tego boję, bo ja nie widzę żadnej możliwości, aby którakolwiek ze stron pogodziła się z porażką w tym zakresie i no po prostu niestety obawiam się po prostu skutków po prostu tego, że nie wydaje mi się, że na tym etapie polaryzacji, jaka jest w Stanach Zjednoczonych, ktokolwiek chciałby się przyznać do porażki w tym zakresie, chociaż wydaje mi się, że pod kątem właśnie prawnym to jednak te argumentacja, która była w 2020 roku, jednak mimo wszystko moim zdaniem w 2024 roku nie będzie podnoszona. Też musimy pamiętać, że Republikanie wykonali dość dużą pracę w swoich kongresach stanowych, tam gdzie mieli większość, zmierzając do poprawy tych właśnie praw wyborczych, czyli ta kwestia ID, kwestia również uaktualnienia spisów wyborców, to też była dość istotna kwestia, żeby wyczyścić te spisy wyborców z tych osób, które nie mieszkają w danym stanie, uaktualnienia danych. Floryda tutaj też ogólnie jest w tym momencie uważana właśnie od czasów sprawy Al Gore Bush za taki modelowy stan liczenia głosów, ponieważ faktycznie ten stan bardzo dużo zainwestował i zmienił w swoim systemie jakby wyborczym i Ron DeSantis zresztą deklaruje, że Floryda natychmiast poda wyniki wyborów, jak tylko to będzie technicznie możliwe. Tak więc tak mi się wydaje, że jaka będzie argumentacja, też właśnie ta kwestia podnoszona praw wyborów, ale też wydaje mi się, że raczej nie będziemy mieli kopii z 2020 roku, gdzie jednak były zupełnie inne argumenty podnoszone. Dziękuję Mateusz za tę wypowiedź. Ja tutaj też podpisuję się pod tym, co powiedzieliście i tylko jako taką ciekawostkę do tego dorzucę jeszcze, że faktycznie przed kilkoma tygodniami, nie od samego Donalda Trumpa, ale od ludzi związanych ze sztabem Donalda Trumpa, zaczęły wypływać takie informacje dotyczące jakby przygotowywania się na okoliczność, co się stanie i między innymi ten temat głosowania korespondencyjnego ponownie się pojawił. Natomiast tak naprawdę po kilku wypowiedziach zrezygnowano z tego. Być może jest to faktycznie konsekwencja tego, co Mateusz mówiłeś, że tam, gdzie Republikanie w legislaturach stanowych mieli większość, faktycznie tą pracę wykonali. Natomiast z drugiej strony no, trzeba sobie też powiedzieć, że okoliczności też nie sprzyjają. Dwa dni temu pojawiła się informacja, że jedno z pudełek, w którym były zgromadzone karty do głosowania, właśnie te korespondencyjne w Seattle, spłonęło. W związku z tym oczywiście no, będzie od razu domyślanie się, kto do tego doprowadził i jaki miał cel. No ale to jest oczywiście wszystko jeszcze przed nami. Tak naprawdę nic nie wiadomo i to jest chyba taki leitmotiv tego naszego dzisiejszego spotkania, ale w ogóle całego komentowania wyborów prezydenckich 2024 w Stanach Zjednoczonych, bo faktycznie z kimkolwiek byśmy rozmawiali, wszyscy mówią, że za wcześnie, że nikt nie odważy się komentować i wskazywać, kto mógłby być zwycięzcą tegorocznych wyborów. Z naszej strony to wszystko. To był dodatek do naszej serii artykułów Colonel24, które przez ostatnich 12 tygodni przygotowywane były przez Center for Anglo-American Legal Tradition Uniwersytetu Łódzkiego. Ja ze swojej strony, ale też jestem pewny, że ze strony Kuby, bardzo serdecznie dziękuję Mateuszowi, który dołączył do nas dzisiaj i razem z nami tę sytuację w Stanach Zjednoczonych komentował. Dziękuję Wam pięknie za wzięcie udziału w tym spotkaniu i naszym słuchaczom dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Wielkie dziękuję dzięki i do zobaczenia.